Harmonogram naszego spotkania będzie wyglądał następująco. Na początek wysłuchamy prelekcji na temat tajnych służb w Polsce Ludowej. Później będą mogli zabrać głos kombatanci i powiedzieć troszeczkę słów do młodzieży. Później będą pytania, a na koniec mamy jeszcze, jeżeli czas nam pozwoli, film, który przywiózł dla nas pan major. Więc proszę, kto może zostać jak najdłużej z nami do końca. Najwyżej będziemy do rana. Dziękuję. Jak mówimy o tajnych służbach, szczególnie w Polsce Ludowej, to cały czas kojarzymy to, że to jest bezpieka, czyli Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. To jest bardziej skomplikowane i to było szersze zagadnienie, dlatego że służby były dwojakie. Służby cywilne i służby wojskowe. Wbrew temu, co widzimy na zdjęciach, że bezpieka miała mundury, stopnie oficerskie, odznaczenia wojskowe, to nie była służba wojskowa, to była służba cywilna i to była bezpieka cywilna, tylko poprzebierana w mundury. Natomiast bezpieka wojskowa, ta właściwa, to była informacja wojskowa, która później zmieniła nazwę na Wojskową Służbę Wewnętrzną w 1957 roku i wreszcie po 1989 roku, po kolejnych zmianach, nie było żadnej dekomunizacji, na żadnej dezubekizacji, ta służba zamieniła się na Wojskowe Służby Informacyjne. Trwało to prawie do końca lat 2000. Dopiero Antoni Macierewicz dostał takie polecenie, można powiedzieć, od Jarosława Kaczyńskiego, dostał funkcję wiceministra obrony narodowej, przystąpił do bardzo energicznej dekomunizacji polskiego wojska. To mu się udało, te służby nie zostały odnowione. Natomiast tragedią cały czas jest to, że te służby były, są te same. To są ci sami ludzie. Nawet jeśli oni podchodzili, czy zostali pousuwani, zostawili swoich następców, swoich wychowanków i na tym właśnie polega problem, że to jest bardzo zwarte środowisko. Oni są w stanie wyjść na ulicę, są w stanie założyć stowarzyszenia czy organizacje, które działają pod szyldem walki o prawdę, o demokrację, o wolność. Różnego rodzaju obywatele PRL, którzy się maskują, są obywatelami Polski lub Polski, czyli Rzeczpospolitej Polskiej, ale to jest cały czas to samo środowisko. Służby mają bardzo długą historię. Są znane od zarania właściwie dziejów. Odkąd istnieją społeczności wojskowe, struktury wojskowe, państwa zaborcze, czy też państwa nastawione na jakąkolwiek obronę, musiały mieć zalążki służb. Potrzebny był wywiad, potrzebny był kontrwywiad. Trzeba było wiedzieć, co się dzieje u wroga. Trzeba było wiedzieć, gdzie wróg ma swoje miejsca w naszej społeczności. Trzeba się było przed tym bronić. Na bazie cywilizacji chińskiej bardzo wykształcili to, usprawnili Mongołowie. Oni potrafili przed podbojami, po kilkadziesiąt lat wcześniej, do danych społeczności wysyłać kupców, pisarzy, różnego rodzaju ludzi, którzy zajmowali się rzemiosłem, którzy wtapiali się w miejscowe społeczeństwa, często brali żony z tych społeczeństw, stawali się częścią tej społeczności, natomiast prowadzili cały czas wywiad na rzecz zaborcy, który przyjdzie. I to nie będą oni robić, tylko często ich dzieci, a nawet wnuki. To były bardzo rozbudowane instytucje. Dzięki temu to imperium tak szybko zdobywało przestrzeń, tak szybko pokonywało przeciwnika. Wchodząc na nasz grunt, na grunt polski, polskie służby datujemy od 1918 roku. Tamta Polska, gdy powstawała wtedy po 123 latach niewoli, nie oparła się na służbach pruskich, na służbach carskich, na służbach austriackich, czyli na służbach państw zaborczych, tylko budowała ta Polska te służby swoje, od nowa, korzystając z tych, którzy byli w polskich formacjach wojskowych, czy w legionach, w armii Hallera, w polskich korpusach na wschodzie. Wszędzie już zalążki służb były i z tą służbą związany był pewien etos. Przede wszystkim obrona praworządności. Służby działały w ten sposób, miały to zapisane w swoim celu działania, żeby bronić własnego narodu, własnego społeczeństwa przed wrogiem zewnętrznym i wrogiem zewnętrznym. Była potrzebna informacja, rozpoznanie tych wrogów. Potrzeba było mieć swoją własną agenturę, wysyłać ludzi daleko na wschód, bo chodziło przede wszystkim o wojnę z bolszewikami, o rozpoznanie sytuacji tam. I te polskie służby stanęły na wysokości zadania. W okresie międzywojennym polski wywiad był jednym z najlepszych w Europie. Później okazało się po 1939 roku, gdy państwa zachodnie nie miały wywiadu na terenie Niemiec,
to właśnie polskie służby, ich pozostałości plus rozmodelowane w konspiracji, czy w ZWZ AK w postaci wywiadu ofensywnego na terenie Rzeszy, Lombard, Stragan, a od 40 roku, gdy powstał Związek Jaszczurczy, budowa fantastycznej, całkowicie nieznanej służby wywiadowczej, tak zwanego wywiadu Z, na terenie Rzeszy i na terenach podbitych przez III Rzeszę, bo ten wywiad był organizowany nie tylko na terenie rdzennych Niemiec, ale także wszędzie tam, gdzie były skupiska ludności polskiej. Czy przedwojenna migracja zarobkowa w Belgii czy we Francji, ale także tam, gdzie byli Polacy wywożeni na roboty. W stoczniach, w zakładach przemysłowych, w zagłębiach przemysłowych na terenie państw, nie tylko Niemiec, ale państw podbitych. Wszędzie tam, gdzie była polska społeczność, która mogła tą wiedzą służyć, wywiadowcy, którzy zakładali siatki z ramienia Związku Jaszczurczego, później Narodowych Sił Zbrojnych, docierali i ten wywiad działał prawie do końca okupacji. Był to wywiad bardzo sprawny. Gdyby Polska odzyskała niepodległość po 1944-1945 roku, gdyby Polska była normalna, ci ludzie w naturalny sposób z tego Lombardu i Straganu, czyli wywiadu ofensywnego Komendy Głównej AK, z wywiadu Z Narodowych Sił Zbrojnych, a tylko te dwie organizacje miały struktury wywiadowcze, żadna inna organizacja niepodległościowa nie potrafiła, nie umiała, nie miała z kogo takich służb zbudować, te służby byłyby podstawą budowy Polski po II wojnie światowej. To nie było im dane. Polska dostała się w ręce jednego z rozbiorców, w ręce Związku Sowieckiego, który podbijał ponownie Polskę po 1944-1945 roku i panował przez 45 lat, do 1989 roku, a nominalnie te służby działały bardzo wiele lat jeszcze później. Całkowicie bezkarni. Mówiąc o tych dwóch skrzydłach, o bezpiece wojskowej i bezpiece cywilnej, mam na uwadze to, że o tej pierwszej, o tej bezpiece wojskowej praktycznie nic nie wiemy. Nie zwracamy na nią uwagi, tak jakby nie była ważna. Ta służba nigdy nie została, aż do reform ministra Macierewicza, nie została zreformowana, nie była budowana od podstaw. Zresztą to i tak się nie udało. Mamy przykład rządów ostatniej koalicji, PO-ZSL. Jakie były kontakty na szczeblu dowództwa czy szefostwa tych służb z Sowietami? Jeśli generałowie polskiej służby występują w sowieckich mundurach, robią sobie selfie z Sowietami, z wywiadem sowieckim, to samo to jest nieetyczne. Natomiast teraz zakres współpracy, głębokość tej współpracy jest dopiero rozpoznawany. Czy to był jakiś powrót do przeszłości? Ci ludzie nie widzieli w tym nic złego, żeby fotografować się z byłymi funkcjonariuszami GRU czy z byłymi funkcjonariuszami KGB, którzy działają pod nowymi nazwami, ale tam tym bardziej są to cały czas te same służby. Mamy z tym problem i będziemy mieć problem, bo nie stało się to, co się powinno stać. Po roku 1989 Polska powinna się całkowicie odciąć od przeszłości. Odciąć się praktycznie od wszystkiego i były ku temu podstawy. Przede wszystkim od systemu prawnego Polski Ludowej. Trzeba było budować nowy system prawny, nowy ustrój państwa polskiego. Nie było odcięcia się od instytucji, nie tylko od służb, ale wojsko zostało to samo. Milicja przemianowana została na policję, zostało całe sądownictwo, została cała prokuratura. Słowem, zmieniło się bardzo dużo zewnętrznie, zmieniły się nazwy, natomiast istota tych zjawisk, tych organizacji pozostała ta sama. W dodatku cały czas trwała ciągłość personalna. Te same osoby, które pełniły kierownicze funkcje w poprzednim ustroju, przeszły bardzo łagodnie do nowej rzeczywistości i przez kolejne lata, gdy awansowali, osiągali coraz wyższe szczeble, wciągali takich ludzi, którzy byli im potrzebni. Nie tych, którzy przyszliby po to, żeby ich usunąć, żeby się ich pozbyć, tylko żeby ten stan, który zaistniał, utrwalić. W związku z tym dzisiaj mamy te problemy, że ubecy mogą wyjść na ulicę, mogą protestować, prawnicy mogą być, są oddzielną kastą, im się należy, oni są lepsi od nas, nie mają w ogóle świadomości tego, co mówią, że nas ranią w jakiś sposób, uważają nas za lud podbity, którym nie tylko można, ale należy rządzić. Historia tych dwóch służb jest różna. Służby cywilne, czyli bezpieka, urzędy bezpieczeństwa, są jakoś opisane, są w jakiś sposób zanalizowane. Są lokalne wystawy, gdzie łby tych ubeków z krótkimi, dłuższymi biogramami można pokazywać publicznie.
gdzie ubecy mogą przyjść, zobaczyć sami siebie. Pamiętam takie spotkanie w Łomży, gdzie była wystawa miejscowych ubeków. Przyszedł ostatni szef służby bezpieczeństwa i ci miejscowi ludzie mówią: o, widzi pan, ostatni ubek przyszedł. Niech pan zobaczy, jak on po wystawie chodzi, jak szuka. Kogo szukał? Siebie. Tylko że wystawa była, dotyczyła ubecji do 56 roku, w związku z tym zadowolony siebie nie znalazł, usiadł na sali i funkcjonował tak jak każdy z uczestników. Był zadowolony, że jego tam nie ma. A szkoda, bo te wystawy powinny być dociągnięte aż do końca, aż do zmiany, przynajmniej tej pozornej, jaka rzeczywiście nastąpiła. Ale jeśli chodzi o bezpiekę wojskową, nie ma publikacji, nie ma monografii tej służby. Jest jedna praca doktorska doktora Zbigniewa Palskiego, oficera Wojska Polskiego, historyka, który napisał to na początku lat 90. Ta praca jest potrzebna, ta praca jest konkretna, ale jest bardzo przestarzała. 20 kilka lat temu nie było takiej wiedzy i nie było takiego dostępu do dokumentów, jaki powinien być dzisiaj. Tego do dziś nie zrobiono. Nie ma informacji, dlatego że nie ma publikacji o sądownictwie wojskowym i o prokuraturze wojskowej, czyli tych służbach państwa komunistycznego, które były uzupełnieniem służb tajnych. Tajne jest oczywiście słowem umownym. Oni nie byli tajni. Byli oznaczeni, na mundurach mieli specjalne oznaczenia, gdzie można było identyfikować, kto jest ubekiem, kto jest z KBW, kto jest z informacji wojskowej, ale umownie mówi się, że służby tajne, bo nie mieli napisane tego, czym się zajmują. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, jak sama nazwa wskazuje, było powołane do bezpieczeństwa publicznego, żeby obywatele się czuli bezpiecznie przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. A głównym wrogiem w Polsce dla społeczeństwa były właśnie służby, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i podległe mu struktury, czyli wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa, powiatowe i miejskie urzędy bezpieczeństwa. Informacja wojskowa, jak sama nazwa wskazuje, miała służyć, że oni tak to tłumaczyli, informowaniu żołnierzy. Pracując w Urzędzie do Spraw Kombatantów, miałem taką zabawną przygodę, że pułkownik informacji wojskowej, wezwany na przesłuchanie w trybie administracyjnym, mieliśmy jego dokumenty, mówi: o, pan młody człowiek, to pan nie wie, to ja panu powiem. Wie pan, bo o tej informacji to takie mity krążą, a my tak naprawdę to zajmowaliśmy się tym, żeby informować żołnierzy. Ja mówię: co pan powie, to znaczy jak to wyglądało? On nie zdążył powiedzieć, a ja go się pytam: w takim razie co, stał pan na placu przed wejściem do garnizonu i pan mówił: tu latryna, a tu kantyna. I on z rozbiegu mówi: tak, tak, mówię, ja informowałem żołnierzy. Nie zajmowali się tym, czym naprawdę się zajmowali. Chcieli za sobą całkowicie zatrzeć ślady. Dopiero później, po dłuższej rozmowie, jak się zorientował, że ja dużo wiem, mówi: co pan nic nie mówił? Po co pan mnie naraził na to, że ja takie tu z panem dyskusje prowadzę? Ja mówię: bo pan nie pytał, czy ja wiem. Pan mnie sam informował. W związku z tym ja mam obowiązek jako urzędnik państwowy pana wysłuchać. Te dwie służby to są te obcęgi nad polskim społeczeństwem po 1944 roku, które zacisnęły się na środowiskach niepodległościowych, na polskich elitach intelektualnych, elitach politycznych, także naukowych i innych, którzy dokonali czegoś, co nazywa się umownie wymianą elit, ale tak naprawdę wymordowaniem naszych elit. Te, które pozostały po II wojnie światowej, były domordowywane przez bezpiekę wojskową i przez bezpiekę cywilną. Komuniści chcieli mieć dla siebie czyste przedpole, warunki działania, takie, żeby panować nad społeczeństwem w sposób całkowity, żeby nie czuć nad sobą, że mają jeszcze jakichś przeciwników, czy nawet potencjalnych wrogów. Ważniejsza z tych służb jest mniejsza. W informacji wojskowej liczebnie było mniej. Natomiast nie była to służba nawet w sensie komunistycznym polska, bo bezpieka była instytucją komunistów nominalnie polskich. Mieli doradców, mieli swoich przełożonych w Moskwie, ale formalnie była to bezpieka państwa komunistycznego polskiego. Informacja wojskowa nie ukrywała tego, jaka jest, skąd jest i czyja jest. Powstała zresztą wcześniej, jeszcze przed Polską Ludową, ponad rok wcześniej w Moskwie, w Związku Sowieckim, na polecenie służb sowieckich. Informacja wojskowa była odnogą dla Polski sowieckiego SMERSZA, kontrwywiadu sowieckiego, najbardziej okrutnej i zbrodniczej służby komunistycznej po 1989 roku. Bezpieka cywilna była trzymana jeszcze przez partię jakoś w ryzach. Był nad nią nadzór,
można było pewne rzeczy upilnować. Natomiast nad informacją wojskową partia, nominalnie partia komunistyczna, najwyższa władza w Polsce Ludowej, nie miała absolutnie żadnej władzy. Nawet skład narodowościowy, czyli nie mówię narodowościowy, ale obywatele, jednoznacznie byli pochodzenia obcego. To byli Sowieci. Do 1945 roku, a informacja wojskowa powstała w maju 1943 roku, do 1945 roku, czyli przez ponad dwa lata, w informacji wojskowej nie było obywateli polskich, w sensie polskiego państwa, czy wcześniej, z przedwojennych struktur jakichkolwiek, czy później struktur państwa ludowego. To byli Sowieci. Językiem obowiązującym, językiem formalnym był język rosyjski. Dokumenty normatywne, rozkazy dla informacji wojskowej wydawane, czy właściwie podpisywane przez Michała Rolę-Żymierskiego, sowieckiego marszałka w Polsce, któremu nominalnie ta służba podlegała, wydawane były i podpisywane przez niego w języku rosyjskim. To jest ciekawy przypadek, dlatego że Michał Rola-Żymierski nie był pod zaborze rosyjskim. Nie chodził do rosyjskich szkół. Musiał się rosyjskiego w 1943, 1945 roku douczyć. I pierwsze rozkazy były przez niego podpisywane, mimo że same były sporządzane w języku rosyjskim, ale były przez niego podpisywane cyrlicą. Dlaczego? Dlatego, że nie było tam nikogo, kto by rozumiał na tyle język polski, żeby precyzyjnie ten rozkaz zrozumieć. Dopiero w połowie 1945 roku przyjęto kilkunastu pierwszych funkcjonariuszy, nominalnie nie Sowietów, chociaż mentalnie jak najbardziej. Ale to byli tłumacze, to byli kierowcy i to byli kucharze. Ktoś musiał po prostu te funkcje spełniać. Natomiast w całości była to służba sowiecka. Rozkazy dla informacji wojskowej powołujące w 1943 roku na terenie Związku Sowieckiego podpisywał Zygmunt Berling. Cały czas w Polsce, także obecnej, może nie przez wszystkich, ale przez szereg środowisk, uważany za polskiego oficera, za generała i tak jest cały czas nazywany. On nigdy nie był polskim generałem. W 1939 roku, dokładnie 31 lipca 1939 roku, został usunięty z wojska na tle afery obyczajowej. Wtedy jeszcze panował jakiś etos, były jakieś surowe warunki. Dla takich ludzi jak on nie było miejsca w wojsku. Zawodowy oficer Wojska Polskiego, podpułkownik dyplomowany, dowódca 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, 31 lipca 1939 roku został usunięty z wojska. Gdyby nie wybuch wojny, jego sytuacja by się zapewne wyjaśniła, być może byłby skazany i wydalony z wojska w stopniu szeregowca. Ale tak się nie stało. Miesiąc później wybucha wojna. Zygmunt Berling nie został powołany podczas kampanii 1939 roku, ale ubrał się w mundur i pojechał na wschód, licząc na to, że gdzieś w jakiejś jednostce jako ochotnik będzie przyjęty. Oficerowie byli cenni, w związku z tym miał pełne prawo tak przypuszczać, że zostanie spożytkowany. Zagarnęli go Sowieci. To, że nie służył, nie miało znaczenia, ale polski oficer w polskim mundurze stał się sowieckim jeńcem. Trafił, tak jak ponad 12 tysięcy innych polskich oficerów, do sowieckiej niewoli. Tam, w tym środowisku, w którym przebywał, ci ludzie nie zdawali sobie sprawy, z kim mają do czynienia. Że były jakieś postępowania dyscyplinarne, że on już nie był w wojsku, że się przebrał sam w mundur, samowolnie i w tym mundurze zagarnięty przez Sowietów, cały czas odgrywał rolę polskiego wyższego oficera. Dramat polega na tym, że ten człowiek jako najwyższy stopniem i najwyższy funkcją przedwojenny oficer Wojska Polskiego, dowódca pułku, oficer dyplomowany, zdradził jako pierwszy. Poszedł na pełną współpracę z NKWD. Wokół niego zgromadziło się 300 kilkudziesięciu takich jak on, gdzie on był, tak jak mówię, najwyższy stopniem, stażem i funkcją, ale z tej masy prawie 13 tysięcy oficerów zagarniętych przez Sowietów, Sowieci wyselekcjonowali 300 kilkudziesięciu takich, których uznali za przydatnych w przyszłości. Cała reszta została przeznaczona do zabicia. Nie wiemy dokładnie, jaką rolę odegrali ci współpracownicy Sowietów.
Z pewnością, mając wiedzę, przebywając razem w obozie z innymi oficerami, dokonywali ich charakterystyk. Kto jakie ma poglądy społeczne, polityczne. Liczył się ponadto udział w wojnie 20 roku. To są Sowieci tępili za wszelką cenę, bo to był ten wróg bezpośredni. Cała reszta została przeznaczona do zamordowania i została zamordowana w Katyniu i w innych miejscach. Ta grupa się uratowała, czy została przez Sowietów uratowana na przyszłość, jako zalążek nowego pseudopolskiego wojska, które będzie pod panowaniem Sowietów. Sowieci planowali perspektywicznie. Co z tego, że do 1941 roku nie było podstaw i potrzeby formowania polskiego wojska, ale rozumowali w ten sposób, że może się ci ludzie przydadzą. Sytuacja jest rozwojowa, nie wiadomo jak się potoczy. Takie zalążki trzeba mieć. Po 1941 roku, gdy formowało się polskie wojsko, polskie siły zbrojne na wschodzie, dowództwo nad nimi objął generał Władysław Anders. Nie było oficerów, brakowało dosłownie każdego. Pierwsze próby wyjaśniania u Stalina kończyły się tym, że on tłumaczył, że wszyscy uciekli. Na pytanie gdzie, tłumaczył, że do Mandżurii, no wiadomo gdzie, że byli gdzieś tam rozlokowani po Syberii, w miejscu wolnego osiedlenia. Nie bardzo wtedy było wiadomo o tych obozach, a później wszyscy uciekli. Przeżyli ci, którzy byli w więzieniach, w aresztach sowieckich, ci, którzy gdzieś byli po łagrach, albo nieujawnieni jako oficerowie, albo we wstępnej fazie śledztw, a to już było po Katyniu. W związku z tym ci byli zalążkiem kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych na wschodzie. Do nich zgłosił się podpułkownik dyplomowany Zygmunt Bernik. Bezcenny nabytek, wyższy oficer, dowódca pułku, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, w takim stopniu był rzeczywiście bardzo przydatny. Wtedy jeszcze nie sprawdzano, nie pytano dokładnie, jak to się stało. Przeżył, to przeżył. Na to miał czas przyjść później. I Bernik z ramienia NKWD był sowiecką wtyczką polskich sił zbrojnych pod dowództwem generała Władysława Andersa. Ale idylla się skończyła. Ta armia została wyprowadzona przez ówczesną Persję, czyli dzisiaj mówimy Iran. Polskie siły zbrojne, część ludności cywilnej została ewakuowana na teren Bliskiego Wschodu. Zygmunt Bernik załatwił sobie szczególną funkcję. Był dowódcą ostatniego punktu etapowego, czyli ostatnim oficerem, który miał nadzorować resztkę ewakuacji. Szef ostatniej bazy. Gdy ci ostatni ludzie zostali ewakuowani, Bernik zdezerterował, uciekł. Bał się o konsekwencji, bał się odpowiedzialności, że takie pytanie padną. Gdzie byłeś? Co robiłeś? Jeśli siedziałeś, to gdzie? A gdzie są twoi towarzysze niedoli? Co się z nimi stało? Wiedział, że prędzej czy później ta prawda wyjdzie na jaw. W związku z tym może także wyjść na jaw fakt, że jest współpracownikiem służb sowieckich. Bojąc się konsekwencji, zdradził i opuścił polskie wojsko. Został z Sowietami. Odbył się zaoczny sąd wojskowy nad Zygmuntem Bernikiem. Został zdegradowany do stopnia szeregowca, wydalony z wojska i skazany na karę śmierci. Takiego człowieka Stalin bardzo potrzebował. Zrobił go generałem nominalnie polskim i dowódcą najpierw polskiej dywizji, zwanej Kościuszkowskiej, bo imienia Tadeusza Kościuszki, a później tak zwanej pierwszej armii Wojska Polskiego. Ale w tym sensie, w którym mówię, nigdy nie był polskim generałem i z pewnością po tym, co zrobił i po sądzie wojskowym, nie był polskim oficerem. Był zdrajcą skazanym na karę śmierci. Dzisiaj w całej Polsce funkcjonuje. Są jego pomniki, także w Warszawie, są ulice jego imienia i są środowiska kombatanckie. Ci, którzy byli w pierwszej Armii Ludowego Wojska Polskiego, później w Ludowym Wojsku Polskim, traktują go jak bohatera. W pewnym sensie można ich zrozumieć. To był ten, który ich wyprowadził. Oni go traktowali jako tego, który ich uratował. Nie mając wiedzy, nie mając świadomości, nad tym nie myśląc, że zrobił to tylko dlatego, że dostał takie polecenie, że Stalinowi to było wygodne, a on był tylko i wyłącznie narzędziem. Zygmunt Bernik stał się nadzorcą bezpieki wojskowej. Pierwszy rozkaz o utworzeniu informacji wojskowej, czyli bezpieki wojskowej w późniejszym Ludowym Wojsku Polskim, wtedy to jest całkowicie dywizja sowiecka, wyszedł 14 maja 1943 roku. Cała kadra dowódcza,
wszyscy oficerowie, którzy tam zajmują jakiekolwiek eksponowane stanowiska, od najwyższych do najniższych, to są Sowieci. Tam się nawet nie dopuszcza początkowo przedwojennych komunistów, nie nadaje im się stopni wojskowych, żeby obejmowali jakieś funkcje, bo nie są wiarygodni. Oni później pójdą do bezpieki cywilnej, do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, do wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa. W informacji wojskowej to są tylko i wyłącznie Sowieci. Później, gdy powstaje formalnie Ludowe Wojsko Polskie, w lipcu 1944 roku, gdy tworzy się tak zwany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, gdy to są początki Polski Ludowej, nadzór nad tym całym wojskiem obejmuje drugi zdrajca, również niesłusznie mianowany i przedstawiany jako polski wojskowy, marszałek Michał Rzymierski, zwany rolą Rzymierskim. On nigdy nie był polskim marszałkiem, ale był generałem przed wojną do 1928 roku. Legionista, najmłodszy generał Wojska Polskiego, Michał Rzymierski, w 1928 roku stanął przed sądem za malwersacje finansowe, jakich się dopuścił. Został wydalony z wojska, zdegradowany do stopnia szeregowca i skazany na karę kilku lat więzienia. Po odbyciu kary wyjechał do Paryża. W Polsce z tym wszystkim, z całą tą infamią, nie widział dla siebie miejsca. To była wielodzietna rodzina. Trzech jego rodzonych braci funkcjonowało w Paryżu, dosyć dobrze urządzonych. On do nich pojechał, dołączył jako czwarty. Wszyscy trzej pracowali dla sowieckiego wywiadu wojskowego. Michał Rzymierski dołączył jako czwarty. Później podczas okupacji on się plątał, próbował się przystać do którejś z organizacji niepodległościowych, ale wszędzie był oczywiście odpędzany. To było zbyt głośne nazwisko, zbyt dobrze znana sprawa, żeby ktokolwiek go przyjął. Trafił wreszcie, nie mogąc sobie załatwić miejsca w strukturach Polski podziemnej, w organizacjach niepodległościowych, trafił do Gwardii i Armii Ludowej. Stał się nominalnie naczelnym dowódcą Ludowego Wojska Polskiego. Pozbawiony stopnia, wydalony z Wojska Polskiego, w maju 1945 roku zostaje mianowany przez Stalina marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego. I tak zostało do dziś. Tak jest mianowany, tak jest w encyklopediach, wikipediach, w tych wszystkich innych encyklopedycznych źródłach wiedzy Bronisława Hrabiego przez CH, Komorowskiego, Herbu, Szaber. To jest szanowany, bo jak człowiek, który jest w szkole czy na studiach, sięga do Wikipedii, chce mieć podstawowe informacje o czymkolwiek, korzysta właśnie z tego. A tam jest to, o czym mówię. Ale nie ma tego, o czym też mówię, o ciągu dalszym, że to byli już tylko popi pełniący obowiązki Polaków. Rozkazy, tak jak mówiłem, podpisywane przez Rzymierskiego są napisane w języku rosyjskim, cyrylicą i własnoręczne podpisy Michała Rzymierskiego są także nagryzmolone cyrylicą, nie alfabetem łacińskim. On chodził do szkół austriackich. Jego językiem państwowym był język zaborcy, język niemiecki. Rosyjskiego tam nie uczono. Nauczył się. Było mu to potrzebne, bardzo przydatne i bardzo mu się to przydało. Ja jeszcze pamiętam programy telewizyjne z lat 70., 80. Rzymierski dożył prawie 100 lat. Każdorazowo w jakieś rocznice Ludowego Wojska Polskiego, jakichś początków Polski Ludowej, a także jego urodziny, honorowane były w sposób szczególny. Wojciech Jaruzelski przybywał każdorazowo, już te ostatnie lata, gdy Rzymierski leżał na łóżku, całował go w rękę, mówił, to jest symbol, przykład polskiego oficera, człowiek, który miał być dla niego wzorem. Jaki pan, taki sługa. Bezpieka wojskowa miała swoją własną strukturę, miała całkowitą niezależność. Nominalnie oficer informacji wojskowej na szczeblu pułku czy dywizji podlegał bezpośrednio pod dowództwo pułku czy dowództwo dywizji, ale tak naprawdę żaden dowódca nie miał prawa wydawać mu rozkazów, nie miał prawa nim w jakikolwiek sposób zawiadywać. Bezpośrednie dowództwo na informacji wojskowej to był główny zarząd informacji wojskowej. To byli Sowieci. Tak jak bezpieka wojskowa miała pewne procedury, nie mogła pewnych rzeczy przekroczyć,
nie mogła na przykład aresztować członka Komitetu Centralnego bez wiedzy i zgody partii. To oficer informacji wojskowej, zastępca dowódcy dywizji do spraw informacji, mógł aresztować swojego dowódcę, generała Ludowego Wojska Polskiego, bez sankcji, bez żadnego przygotowania, bez postawienia mu wcześniej zarzutów. Musiał później wystąpić o zgodę. Albo jej nie dostał, i wtedy ten generał był wypuszczany, albo jeśli to odpowiednio uzasadnił, że zachodzi podejrzenie, że to jest wróg ludu, jest to wróg klasowy, to ten człowiek dostawał jeszcze nagrodę, bo on był odpowiedzialny tylko i wyłącznie przed Sowietami. Bezpieka wojskowa wtrącić się do tego nie mogła. Struktury partyjne, komunistyczne wtrącić się do tego nie mogły. Informacja wojskowa miała oddzielną sieć aresztów i więzień. Prowadzili przesłuchania w języku rosyjskim. Protokoły tych przesłuchań się zachowały. Te pierwsze miesiące, właściwie lata, to są przesłuchania prowadzone w języku rosyjskim. Duża część nieszczęśników aresztowanych i torturowanych w śledztwach nie umiała odpowiadać na zadawane pytania. Często składali podpis, oczywiście alfabetem łacińskim, pod przesłuchaniami, których nie byli w stanie odczytać i zrozumieć. Władza całkowicie wszechwładna. Główni szefowie informacji wojskowej to są, tak jak mówiłem, Sowieci. W 1945 roku na funkcję zastępców szefa informacji wojskowej są skierowani pierwsi, nominalnie nie obywatele sowieccy, chociaż to są Sowieci albo przedwojenni w racji tajnych kursów po kierowaniu przez Komunistyczną Partię Polski na teren Związku Sowieckiego, albo przygotowania i kursów wojennych. To jest Anatol, czyli Nathan Feigin, zwany pułkownikiem, cały czas te tytuły wojskowe u nich, te stopnie wojskowe zostają, i pułkownik Eugeniusz Zadrzyński. Oczywiście obaj oficerowie pochodzenia żydowskiego, przedwojenni funkcjonariusze partii komunistycznej. W grudniu 1945 roku odwołany został z szefa informacji wojskowej pułkownik Kożuszko. Może tu jego imię gdzieś, tak, Piotr Piecia Kożuszko, Sowiet, który jeszcze miesiąc przed odwołaniem, na dzień przed świętem 11 listopada 1945 roku, wydał bardzo znamienny rozkaz dla podległych sobie struktur, czyli oficerów i komórek informacji wojskowej. Święto narodowe 11 listopada zostało przez komunistów zniesione. Tego święta już miało nie być. Ale Sowieci się obawiali, że Polacy przyzwyczajeni, nauczeni w jakiś sposób będą obchodzić. Ponieważ to wypadało w niedzielę, byli przekonani, że po mszach świętych ludzie wyjdą i w jakiś sposób jednak będą manifestować przywiązanie do święta niepodległości, że będą polskie flagi, że być może będą jakieś manifestacje na mieście. I wydaje rozkaz, żeby likwidować wszelki możliwy sposób prowodyrów, przywódców, czyli włącznie zadawaniem im śmierci. 20% wyższej kadry oficerskiej informacji wojskowej to są funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. Dlaczego o tym mówimy? Gdyby to było tak, że ta społeczność polska po 1945 roku składała się z różnych warstw ludności. Gdyby tej ludności żydowskiej było około 20%, to można powiedzieć, że to była norma. Taki był przekrój społeczny. W związku z tym 20% oficerów informacji w społeczeństwie, gdzie jest 20% ludności tego pochodzenia, nie byłoby rażące. Mogłoby być czymś zupełnie naturalnym. Ale w społeczności żydowskiej było mniej niż 0,5%. Więc to 40-krotne przekroczenie jakichkolwiek proporcji. Oczywiście zaraz to będzie rasizm, zaraz będzie nietolerancja, ale proszę mi pokazać w innych państwach, czy możemy się spotkać z taką strukturą kadry dowódczej, że mniejszość, bardzo znikoma, ma praktycznie pełnię władzy, bo trzyma w swoim ręku najwyższe funkcje. Informacja wojskowa ma własny pion szkolenia. Oficerska Szkoła Informacji. Nie przechodzą przez struktury wojskowe Ludowego Wojska Polskiego. Od razu trafiają do swoich szkół. To jest przypadek Czesława Kiszczaka, którego wszyscy pamiętamy w mundurze, jako generała, człowieka, który był w wojsku, a później na koniec już jest ministrem spraw wewnętrznych
i wicepremierem ów pierwszym niekomunistycznym rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Czesław Kiszczak nigdy nie służył w Ludowym Wojsku Polskim. Dlatego, że po przeszklaniu unitarnym we Wrocławiu w 1946 roku od razu został skierowany do informacji wojskowej i od tej pory jest funkcjonariuszem tajnej sowieckiej służby, czyli jest funkcjonariuszem de facto SMIERSZa sowieckiego, ale nawet nie jest nominalnie w Ludowym Wojsku Polskim. I cała jego późniejsza kariera idzie tą właśnie drogą. Informacja wojskowa, przez szereg lat jest oficerem śledczym, później jest wyższa, jest wojskowa służba wewnętrzna od 1957 roku i wreszcie po 1990 roku to są wojskowe służby informacyjne. Ale on już jest cywilu, on już ma funkcje rządowe, wicepremier i minister spraw wewnętrznych w rządzie rzekomo niekomunistycznym. Do tej kadry Sowieci dopuszczają ludzi najbardziej zaufanych. Po pierwsze oczywiście swoich, po drugie przedwojennych komunistów, ci, którzy nawet często nie raz, ale kilkakrotnie odbywali szkolenia w Związku Sowieckim, tam otrzymywali nową tożsamość. Kursy były polityczne, ideologiczne, ale przede wszystkim wojskowe, nie w sensie udziału późniejszym w walkach na froncie, tylko umiejętności wojskowe, ale przede wszystkim szpiegowskie i dywersyjne. Posługiwanie się materiałami wybuchowymi, sposoby likwidowania przeciwników skazanych, to wszystko ci ludzie otrzymują na tych kursach sowieckich w Związku Sowieckim. I niesamowite kariery. Dopuszczają także część funkcjonariuszy NKWD, którzy służą nominalnie w brygadach międzynarodowych podczas wojny domowej w Hiszpanii. Początkowo ci ludzie mają stosunkowo niskie stopnie. W ciągu dwóch, czasami roku, dochodzą do stopni pułkowników z najniższych stopni oficerskich, a nawet od stopnia chorążego. I to są takie przypadki. Władysław Kochan w 1945 roku pod koniec jest zaledwie chorąży. Na początku 1947 roku jest już podpułkownikiem informacji wojskowej. Ignacy Krzemień, czyli Berger Rudermann, w 1944 roku jest kapitanem, to jest stopień jeszcze z wojny domowej w Hiszpanii, ze służb sowieckich, był komisarzem politycznym w 13. Brygadzie Międzynarodowej, już w 1945 roku jest pełnym pułkownikiem. Stefan Kuhl w 1944 roku zaledwie chorąży, na początku 1946 roku to już jest pułkownik. No, marzenie dla każdego, kto jest w normalnych strukturach w wojsku, w ciągu roku przejść wszystkie szczeble od chorążego czy podporucznika do pułkownika, jest to coś niebywałego, nieosiągalnego. Dla nich to było oczywiste. Pułkownik Naum Lewandowski w 1945 roku służy w Armii Czerwonej, nie ma nic wspólnego z Polską, otrzymuje polskie nazwisko Lewandowski, już jest pułkownikiem. Mieczysław Notkowski, czyli Mojżesz Kiperstein, w 1944 roku chorąży, w 1945 już major. Stefan Sarnowski, czyli Stefan Silberstein, w 1945 roku chorąży Armii Czerwonej, następnie major w informacji wojskowej. Jerzy Szerszyk, podporucznik Armii Czerwonej w 1945, wkrótce podpułkownik informacji wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim. Kariery niezwykłe, ale kariery zasłużone. To byli ludzie, którzy wykonywali najgorszą robotę, eliminację fizyczną, dosłowną, przeciwników politycznych na zamówienie Sowietów. I na tym tle dopiero możemy rozpatrywać karierę Czesława Kiszczaka. On przez szereg lat, tych pierwszych lat najgorszych, jest oficerem śledczym. Jest bardzo dużo świadectw, jak śledztwa prowadził, jak ludzi torturował, do czego, jakiego stanu ludzi doprowadzał, że nawet po krótkim śledztwie z jego rąk wychodzili inwalidami. Opisany przeze mnie przypadek pana Zbigniewa Kucharskiego, to był młody chłopak ze wsi. Na początku, był pod koniec lat 40. wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Tam się szczególnie wyróżniał. Inteligentny, ładnie pisał, dobrze mówił. Uznali, że nadaje się do szkoły oficerskiej. Został przymusowo, mimo że nie chciał, wcielony do szkoły oficerskiej z zamiarem, że zostanie pozostawiony w wojsku. Dobre pochodzenie społeczne
klasa robotnicza, bez obciążeń politycznych, nie miał w rodzinie tak zwanych wrogów ludu, przynajmniej nie ustalonych, w związku z tym był kandydatem, no już po mnie. Nie, ja tylko przyszłam. Był kandydatem do dalszego rozwoju. Ten człowiek nie chciał, ale musiał. Gdy ukończył szkołę oficerską, nie dostał stopnia podporucznika, nie dostał awansu oficerskiego. On cały czas pisał podania w trakcie szkolenia, że on chce z wojska wyjść, on chce wrócić do domu, na gospodarstwo, chce normalnie żyć. Człowiek wychowany w tradycyjnych wartościach, w normalnym środowisku, bardzo źle się czuł wśród tych Sowietów i tych polskich, ale jednak kacapów. W związku z tym dostał warunkowy awans na chorążego i do dalszej reedukacji. Dostał kilka dni urlopu, pojechał do miejscowości, gdzie mieszkała jego narzeczona. Chciał z miejscowym księdzem, proboszczem, załatwić sprawę ślubu. W wojsku na to trzeba było mieć zgodę. Wiedział, że takiej zgody nie dostanie. Ale wówczas ludzie jeszcze potrafili to załatwiać po naszemu. Szło się do proboszcza, trzeba było wytłumaczyć, o co chodzi. Wiadomo było, że wcześniej czy później ten ustrój upadnie. W związku z tym cichy ślub w gronie najbliższych kilku osób, często dawany w nocy, tak żeby miejscowa społeczność się o tym w ogóle nie dowiedziała. Dokumenty gdzieś schowane, będą wyciągnięte w przyszłości, ale będzie żył legalnie, będzie miał normalną żonę, tak jak Pan Bóg przykazał, tak jak oczekuje od niego rodzina i co jest zgodne z jego sumieniem. Ale ci ludzie na ogół byli zbyt prawomyślni, zbyt dobrzy jak na tamte warunki. On do tej miejscowości przyjechał w mundurze Ludowego Wojska Polskiego. Ubrania cywilnego nie miał, śpieszył się, chciał szybciej, więc pojechał tak jak stał. Gdy przyjechał, poszedł na plebanię, proboszcza nie było. W związku z tym chodził po tej małej miejscowości, czyli paradował w mundurze Ludowego Wojska i co jakiś czas zaglądał na parafię, czy może ksiądz już nie wrócił. Miejscowy ormowiec dopatrzył się w tym coś niezwykłego. Człowiek w mundurze chodzi na plebanię, stuka, czegoś chce, w związku z tym zawiadomił bezpiekę, że to jest coś nienaturalnego. Przyjechała bezpieka, człowiek został wylegitymowany. Na pytanie, co tu robi, dlaczego udaje się na parafię, czego tam oczekuje, powiedział prawdę. W końcu nic złego w jego własnym sumieniu, w jego przekonaniu nie zrobił. Przyznał się, że chciał załatwić sprawę ślubu z księdzem. Z księdzem, a macie zgodę z wojska, to znaczy zgodę w ogóle na ślub. No oczywiście nie miał. Pierwszy dzień, pierwszą dobę spędza w bezpiece wojskowej. To jeszcze nie jest jakieś tam drastyczne przesłuchanie. Oni wiedzą, że według właściwości człowiek w mundurze będzie przekazany do bezpieki wojskowej. I tak się rzeczywiście stało. Została zawiadomiona jego macierzysta jednostka, czyli 18. Dywizja Piechoty Ludowego Wojska, która wówczas stacjonowała w Ełku. Tam była siedziba sztabu. Zastępcą dowódcy dywizji do spraw informacji wojskowej był Czesław Kiszczak. Pan Kucharski, opisując to później, na początku lat 90., gdy starał się o stwierdzenie nieważności wyroku, bo był formalnie skazany, wiele lat przesiedział w więzieniu, opisywał to w ten sposób, że on słyszał o kimś takim, ktoś taki był, ale jego to nie dotyczyło. Po pierwsze był w szkole cały czas, a po drugie no, informacja wojskowa nic do niego nie miała, więc się z Kiszczakiem przed tym nigdy nie zetknął. Natomiast gdy został tam przywieziony, siedział w celi przejściowej, czekał na swój los, co się wydarzy. I wreszcie do tej celi przyszedł Czesław Kiszczak. Wziął jego dokumenty, przejrzał, zrozumiał, czego sprawa dotyczy i jak pan Kucharski napisał, rzucił dwa słowa, które całkowicie odmieniły jego życie. Napisał, nigdy później już nie byłem taki, jak przedtem. Te słowa to było na kafelki. Został zawleczony do celi, która była wyłożona kaflami. Łatwo było zmywać krew. Tam przeszedł gehennę, potworne tortury. Tu nie chodziło o jakieś zeznania, wydobycie z niego jakiejś wiedzy. On nie miał nic do powiedzenia. Ostatnie dwa lata spędził w jednostce. Urlopy miał bardzo krótkie, gdzieś w okolicy. Z nikim się nie kontaktował. Nie było żadnych podejrzeń. Ale taki wróg uwił sobie gniazdko pod pachą Ludowego Wojska Polskiego. Tak nas chciał oszukać. Przeszedł potworne tortury. Jak napisał, w pewnym momencie jadł w pozycji leżącej, nie posługując się rękoma, bo miał palce powyłamywane, pognieciane kolbami karabinów.
więc jadł z psiej miski w pozycji leżącej. Odsiedział kilka lat w więzieniu. Wyszedł jako inwalida. Po tych kafelkach rzeczywiście nie był już taki sam. Gdy w 1990 roku przyjęta została ustawa o dochodzeniu swoich praw, ustawa o stwierdzaniu nieważności wyroków stalinowskich, która sama w sobie była absurdem. Dlaczego ludzie, którzy byli represjonowani, musieli udowadniać swoją niewinność? W związku z tym on uważał, że jego sprawa jest prosta. Siedział niewinnie, tortury przeszedł niewinnie, nie zrobił nikomu krzywdy, nie był w żadnej partyzance, nie był w lesie, nie strzelał do ubeków, do milicjantów. Co mu można zarzucić? Okazało się, że był przestępcą, przestępcą politycznym, ale był torturowany i był skazany zgodnie z prawem. W związku z tym nic mu się nie należało. I ubiegał się o to stwierdzenie nieważności wyroku z powodów oczywistych, żeby nie odejść z tego świata jako bandzior, który ma na koncie odsiedziany wyrok wielu lat więzienia. Gdy okazało się, że on tym bandytą zostaje, że te represje, które go dotyczyły, były całkowicie słuszne, nie mógł tego zrozumieć. Człowiek długo nie pożył, zbolały. Zmarł w 1993 roku. W jego prawa weszła wdowa, która jeszcze pisała do prokuratury wojskowej po PRL-owskiej, żądając, żeby sprawa jej męża została do końca doprowadzona. Otrzymała bardzo obelżywe pismo od pułkownika z Naczelnej Prokuratury Wojskowej, że sprawa jest zamknięta, on był skazany zgodnie z prawem, żadne inne pisma od niej nie będą rozpatrywane i nie będzie dostawała żadnych odpowiedzi. I tak rzeczywiście ta sprawa się zakończyła, czyli de facto się nie zakończyła, bo została zawieszona. Ktoś, kto nie był bandytą, ktoś, kto nie był przestępcą, ktoś, kto złamał tylko reguły moralne państwa komunistycznego, bo nie było formalnego zakazu brać ślubów kościelnych. Śluby kościelne były, jak najbardziej, natomiast nie dopełnił procedury. To jest rzecz czysto techniczna. Nie dostał zgody z jednostki Ludowego Wojska Polskiego. A on z tego wojska chciał odejść. On pisał cały czas podanie i wyjaśniał dlaczego, że chce wziąć ślub, chce założyć rodzinę, chce wrócić na gospodarkę rodzinną jako cywil, więc trudno się było do niego przyczepić. On do tego Ludowego Wojska był przymuszony. Żaden funkcjonariusz państwa nie miał prawa po roku 1989 zostawić jakiegokolwiek pisma bez odpowiedzi. A tu ci stalinowscy czy postalinowscy pułkownicy tak tę sprawę załatwili. Słusznie mu się należało, nie ma się o co ubiegać i ten stan został tak pozostawiony jako przestępca. Do tego trzeba jeszcze dodać, że to były nie tylko wyroki okupacyjnego państwa. To, że samo, że państwo, Polska Ludowa, było państwem nie naszym, państwem narzuconym, to jest tylko jedna strona zagadnienia. Do tego sądy, które skazywały, czyli wojskowe sądy rejonowe i prokuratury, które prowadziły śledztwa i które sporządzały akt oskarżenia, czyli wojskowe prokuratury rejonowe, były niezgodne z komunistycznym prawem. One nie zostały powołane zgodnie z podstawami prawa Polski Ludowej, z tak zwaną małą konstytucją, a później nie zostały zalegalizowane przez konstytucję lipcową z 1952 roku. Te sądy i te prokuratury powołał wspomniany przeze mnie wcześniej zwykłym wojskowym rozkazem Michał Rola Rzymierski. Czyli to podwójne upośledzenie tej sytuacji. Sądy, które nie miały prawa do zaistnienia i do działania. Prokuratury, które nie miały prawa do zaistnienia i do działania. Zostały uznane za całkowicie legalne i mamy ciągłość prawną także w tym wymiarze. Ofiary komunistycznych, stalinowskich represji były ofiarami jak najbardziej słusznymi. Czesław Kiszczak torturował także kobiety. Znęcał się nad nimi w sposób szczególny. Świadectwa jego zbrodni popełnionych w informacji wojskowej, były znane praktycznie od początku, w roku 89, i były znajdowane zarówno dokumenty, jak też były relacje ludzi, którzy przeżyli, byłych więźniów i byłych ofiar Czesława Kiszczaka. One były także publikowane, no może nie w Gazecie Wyborczej, tego nie wymagajmy za dużo, ale wystarczająco dużo w różnych mediach, żeby ta wiedza stała się wiedzą publiczną. Nic to całkowicie nie zmieniło. Czesław Kiszczak nigdy nie miał jakiegokolwiek zarzutu,
jakiegokolwiek postępowania za krwawą służbę w informacji wojskowej. Można go było ścigać za kopalnię wujek, można go było skazać na skandaliczną karę bodajże roku więzienia w zawieszeniu. Już nikt takiego nie zrobił, no, trochę górników zginęło. A co to, on strzelał? Sami się pozabijali, jak uciekali, prawda? Więc można to było tak potraktować. Za sprawę informacji wojskowej nigdy nie odpowiedział. Mimo że żył wystarczająco długo, zmarł przecież niedawno. Ilu prokuratorów, ile instancji sądowych mogłoby się nim zająć? Ile było i jest dowodów, żeby doprowadzić nawet do symbolicznego skazania? Na przykład na 5 czy 10 lat więzienia, które mógłby spędzić w warunkach szpitala więziennego, pod opieką, tak jakby sobie życzył, ale jednak tam, nie na działce na Mazurach, nie na demonstracjach kodomitów, na które nie chodził tylko dlatego, że ich wtedy jeszcze nie było, ale z pewnością by chodził. Jedna z kobiet, która już w zeznaniu w 1956 roku, od razu po tych pierwszych zmianach, złożyła pełne zeznanie, jak była przez Kiszczaka torturowana. Pamiętam, że w jednym pokoju było kilku oficerów, którzy kazali mi się rozebrać do naga. Jeden oficer pytał mnie, a gdy ja nie mogłam udzielić takiej odpowiedzi, to znaczy nie mogłam udzielić, bo nie wiedziałam, o co chodzi. Nie brała udziału w żadnej działalności, a tu jej wpierają walkę gdzieś w jakiejś organizacji. A ona nie potrafi na żadne z pytań odpowiedzieć, bo nie rozumie tego pytania, bo nie ma z tym nic wspólnego. Gdy nie mogłam udzielić takiej odpowiedzi, jakich żądano, drugi oficer kazał mi wyciągnąć przed siebie ręce, bił mnie po rękach jakąś linią czy listwą. Następnie ktoś zakneblował mi usta żakietem czy swetrem i gdy leżałam na krześle, twarzą do krzesła, inni oficerowie w niesamowity, okrutny sposób bili mnie po całym ciele jakąś deską czy szczapą drewnianą. Po tym biciu byłam również kopana po ciele, a oficerowie szturchali mnie w obite miejsca i ironicznie pytali, czy boli. Proceder bicia mnie w ten sposób, nagiej i wyszedzanej oraz oglądanej, powtarzał się. Ja tu nie przytaczam tych najbardziej drastycznych relacji świadectw, co oni zrobili. Ale chociażby tylko to świadczy, że żaden mundur im nie przysługiwał po roku 89, żaden stopień oficerski im nie przysługiwał, żadne odznaczenia, a przede wszystkim renty, emerytury wojskowe za taką działalność. A jednak dostawali. Pani Wojciechowska w 2001 roku, gdy Czesław Kiszczak udzielił wywiadu w wiadomej gazecie, czyli Wyborczej, tak to było dobrze w Polsce Ludowej, on nie miał z niczym nic wspólnego, pełnił tylko swoją powinność jako państwowiec. Ta pani nie wytrzymała i opublikowała w gazecie, która już niestety nie wychodzi, w naszej Polsce z 27 marca 2001 roku swoją relację. Porucznika Czesława Kiszczaka poznałam na początku 1948 roku, jak sam się przedstawił. Czy wiesz, w czyich rękach się znajdujesz? W rękach kontrwywiadu. Znajdowałam się wówczas w podziemiach Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, złapana na nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej, posądzona o szpiegostwo. W czasie przesłuchań na trzecim piętrze przychodzili wyżsi oficerowie rosyjscy i pytali, czy już mówi, ponieważ nic nie mówiła, bo nic nie wiedziała, poza tym, że chciała uciec. Po całodziennym przesłuchaniu konwejerem, co to był konwejer? Człowiek siedział, był męczony, bity, musiał wstać, natomiast zmieniali się oficerowie prowadzący. Oni tego fizycznie nie wytrzymywali. Ofiara wytrzymać musiała. 24 godziny, ale niektórzy kilka dób, więcej niż jeden dzień. Czesław Kiszczak wysłał mnie na noc do karceru, bez okien, pryczy, napełnionego powyżej kostek wody. W Głównym Zarządzie Informacji Wojska Polskiego stosowano straszne metody śledcze. Bicie, kopanie, to było nic. A byli tam Białorusini, Rosjanie i Żydzi. Po przejrzeniu teczek przesłuchiwanych, żywych i straconych, znalazłoby się wiele protokołów przesłuchań z podpisem Czesława Kiszczaka. Znalazłoby się i one są, tylko czy ktoś do nich sięgał? Czy ktoś napisał pełną biografię Czesława Kiszczaka? Dopiero teraz ostatni, pan dr Lech Kowalski, napisał jego biografię. Cze Kiszczak, Cze K, odpowiednio do służby, w której on rzeczywiście był. Ale 20 kilka lat dla naszej wiedzy, dla naszej historii zostało całkowicie stracone. Jednym
ze znęcających się oficerów, którzy w informacji wojskowej takie śledztwa prowadzili, był oficer w mundurze Ludowego Wojska Polskiego, człowiek, który był w informacji wojskowej, który zasłynął takim powiedzeniem. On dokonywał inspekcji, sam osobiście śledztw prawie nie prowadził, nie miał na to czasu, ale uczył innych i kwalifikował śledztwa, jak z którym więźniem należy się obchodzić. On wchodząc od razu zaczynał tak: dupa nie szklanka, nie stłucze się. Kazał, nakazywał lać. Chociaż formalne regulaminy były takie, że nie wolno było używać przemocy fizycznej. To było mniej więcej to samo, co w Związku Sowieckim w latach 30. Stalinowska konstytucja w okresie przed II wojną światową była taka, najbardziej chyba postępowa na świecie, bo nie było kary śmierci. Ona była zniesiona. Nie było wolno ani wydawać kar śmierci, ani ich wykonywać. Miliony ludzi mordowano niezgodnie z tą konstytucją, ale na zewnątrz mówiono, że to jest najbardziej postępowe państwo świata. Dokładnie było tak samo tutaj. Jednym z elementów władzy informacji wojskowej było to, że była bardzo rozbudowana w wojsku sieć agenturalna. Byli rezydenci, czyli ci agenci wyższego sortu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, którzy mieli pod sobą zwykłych agentów. To było tak, że do 40% kadry ówczesnej oficerskiej zostało w jakiś sposób zawerbowanych przez informację wojskową. 40% to jest 2 na 5. Wyobraźmy sobie dzisiaj takie warunki, że rozmawiamy z ludźmi, jest ich 5, nie wiemy którzy, ale 2 z nich to są agenci obcego państwa, obcej służby. Jak żyć w takim ustroju? Panie premierze, jak żyć? Tylko Biedroń mógłby odpowiedzieć. Ja nie potrafię. Agentura rozbudowana zajmowała się wszystkim. No formalnie kontrwywiad jest do zwalczania wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, czyli do agentury obcego mocarstwa. Tu wrogiem jest własne społeczeństwo, podbite, zniewolone, ale nominalnie własne. I ta sieć agentów, sieć rezydentów ma znowu pełną władzę w tym, co robi. Nie podlegają sprawdzeniu bezpieki cywilnej, ich sprawy nie mogą przejść przed sąd, jeśli nadużywają swojej władzy. To wszystko zostaje w służbie, w której to się odbywa. Ta agentura sięga także poza formalne struktury Ludowego Wojska Polskiego. Sięga do prokuratury i sądownictwa wojskowego. Mimo że formalnie są to oficerowie, ale przecież wydzieleni w specyficznej służbie. Jednym z takich rezydentów, który ma pod sobą sieć agentury, jest kapitan Stefan Michnik. W informacji wojskowej pseudonim Kazimiercza. Na własnych kolegów z sądu, na prokuratorów, na tych, którzy są obrońcami wojskowymi z urzędu, a zaledwie 100 osób dostało do takiej specjalności dopuszczonych, trzeba tworzyć te miejsca, gdzie wszystkich się obserwuje, inwigiluje, zbiera się na nich informacje i taki rezydent od swojej siatki przekazuje to oficerowi prowadzącemu. To jest następny element odrębności istnienia tej służby. Czesław Kiszczak, o którym wspomniałem, ma także epizod dyplomatyczny. On jako młody oficer Ludowego Wojska Polskiego, gdzie wojsko tak naprawdę nie jest, to jest informacja wojskowa, został wysłany na misję, staje się komunistycznym misjonarzem. Został funkcjonariuszem informacji wojskowej w ambasadzie Polski Ludowej w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Ma się zajmować środowiskiem niepodległościowym. Ludzie, którzy są tam z polskich sił zbrojnych, z emigracji wojennej, mają jakieś kontakty z ambasadą Polski Ludowej. Przychodzą, pytają, jak można wrócić, czy można, czy mi coś grozi. No nie, każdemu przecież oferują znakomite warunki, nikomu nic nie grozi. Bardzo sobie cenią kontakty z kadrą oficerską drugiego korpusu, dywizji generała Maczka, wszelkich innych polskich struktur wojskowych, marynarki wojennej, lotnictwa. Wszyscy jesteście potrzebni, mamy dla was otwarte drzwi. Część tych ludzi się nabrała, wróciła. Później zostali w tych procesach oficerskich wymordowani. Czesław Kiszczak sporządza raporty. Przez swoich lokalnych agentów, przez rozpoznanie środowiska, przez inwigilację sporządza charakterystyki.
szczególnie ci, którzy ubiegają się o wjazd do Polski Ludowej. Ta procedura trochę trwa. On ma czas na sprawdzanie, na pytanie innych, na zbieranie informacji. Gotowa ofiara przekracza granicę Polski Ludowej, znajduje się w szponach bezpieki albo informacji wojskowej. Jaką funkcję pełni Czesław Kiszczak w ambasadzie Polski Ludowej w Londynie? Jest zatrudniony na etacie ciecia, zamiata chodniki, których oczywiście nie zamiata. Cieć w każdej strukturze jest potrzebny, więc on nominalnie był tylko i wyłącznie cieciem. Setki osób, tak scharakteryzowanych przez niego, później cierpi w Polsce Ludowej. Od kar najwyższych po dużo niższe, ale ci wszyscy ludzie przechodzili w papierach, w dokumentacji przez jego ręce. Wydawali także odpowiednią literaturę. W ramach walki z reakcją, w ramach walki z polskimi bandami, jak ich nazywali, wrogami ludu, mieli swój własny pion propagandowy, wydawali własne wydawnictwa, które były sygnowane przez Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, oddział 7, jako tajne. To były informacje z rozpoznania polskiej emigracji politycznej, wojskowej, z inwigilacji polskich środowisk niepodległościowych. Prowadzili także operacje w kraju przeciwko strukturom niepodległościowym, a później sporządzali z tego obszerne informacje, opisywali sposób działania, metody rozbijania, docierania do środka, niszczenia wszelkich struktur, które byłyby zagrożeniem na przyszłość. Informacja wojskowa ma także szczególny przywilej. Ma prawo gromadzenia funduszu operacyjnego, który jest poza jakąkolwiek kontrolą zewnętrzną. Ten fundusz jest tylko ich. W związku z tym przy przeszukaniach, przy rewizjach, a często są nadane sprawy, gdzie można na przykład kogoś wkręcić w działalność antypaństwową. Ktoś, kto ma jakieś zasoby przedwojenne, jest z jakiejś rodziny dobrze sytuowanej, można rozpocząć formalne śledztwo, że to jest wróg ludu, przy okazji dokonać przeszukania, rewizji i dokonać pełnego zaboru mienia. Najbardziej interesuje ich biżuterię, numizmaty, złote monety. Wszystko to, co jest małe, łatwo zabrać, a ma największą wartość. Tym funduszem oczywiście się między sobą dzielą. To są zegarki, pieniądze, złoto, wieczne pióra. Wszystko to, co przedstawia jakąkolwiek wartość. Rabują na skalę państwową, rabują na skalę przemysłową. Całkowicie bezkarnie. Po 1956 roku informacja wojskowa, powszechnie znienawidzona nie tylko w strukturach zewnętrznych, nie tylko w polskim społeczeństwie, ale znienawidzona w strukturach partyjnych. Dlatego, że informacja wojskowa, tak jak mówiłem, mogła wszystko. Mogli wyjść do, przyjść do wysokiego działacza komunistycznego z administracji państwowej, ze struktur partyjnych, aresztować, połamać mu ręce i nogi, odebrać mu zdrowie całkowicie bezkarnie, zakwalifikować go, że jest wrogiem ludu i to całkowicie wystarczało. Po przyjściu do władzy Gomułki następują próby rozliczeń. Nie za to, co informacja wojskowa robiła w ogóle, za to są całkowicie bezkarni, ale za to, co robiła swoi, za morderstwa popełniane na wyższych oficerach Ludowego Wojska Polskiego, na działaczach partyjnych, pewną grupę oficerów informacji wojskowej aresztowano, niektórzy z nich zostali zdegradowani, zapadły także niewielkie wyroki więzienia. Wydawało się, że partia spacyfikowała sytuację, rozliczenia zostały dokonane, można było przystąpić do zmian formalnych. Powstała wojskowa służba wewnętrzna. Z tymi samymi ludźmi, chociaż zmniejszona liczebnie, bo już taka nie była, działa nadal. Działa do 1991 roku. Wtedy jest przemianowanie na wojskowe służby informacyjne. Ale rzecz bardzo ciekawa. Wojciech Jaruzelski, który był rezydentem informacji wojskowej pod pseudonimem Wolski, są przekazy, które nie są potwierdzone, więc trudno powiedzieć, czy tak było w rzeczywistości, że jego oficerem prowadzącym był Czesław Kiszczak. W związku z tym stąd ta specyficzna symbioza, że najpierw Kiszczak ciągnął Jaruzelskiego, który był formalnie od niego wyższy stopniem, bo był majorem, później podpułkownikiem. Kiszczak jest porucznikiem, później kapitanem, awansuje wolniej. Ale po latach sytuacja się zmienia.
Jaruzelski jest duży i to on ciągnie za sobą Kiszczaka. Przygotowania do stanu wojennego. To jest rok 80-81. Nam się wydaje, że to wszystko było spontaniczne, że partia się poczuła zagrożona, w związku z tym przystąpiła do akcji, rozbijała struktury Solidarności, tylko dlatego, że się obawiała, że coś jej groziło. Tak naprawdę oni się do tego szykowali znacznie wcześniej. Skoro jest jakiś ruch społeczny, ruch masowy, który nie może być w całości kontrolowany, to jest ruch wrogi. Trzeba mieć do tego odpowiednie kadry. Nie mają już pełnego zaufania do oficerów wojskowej służby wewnętrznej. Przynajmniej nie do wszystkich. Sięgają po głębokie rezerwy. Rezerwy niezwykłe, bo trudno to ocenić w kategoriach moralnych. Wojciech Jaruzelski sięga do grona oficerów zdegradowanych z informacji wojskowej za popełnione morderstwa do stopnia szeregowców i wydalonych z Ludowego Wojska Polskiego. I to w roku 81, 82, 83 następują powroty. Przywrócenie stopni wojskowych, awansowanie, otrzymują eksponowane stanowiska w bezpiece wojskowej, już pod nową nazwą Wojskowej Służby Wewnętrznej. I co ciekawe, to się na ogół odbywa w konkretną rocznicę. Dzień tych powrotów, dzień tych mianowań, tych awansów, to jest 17 września 81, 82, 83. 17 września, dzień wkroczenia Sowietów na ziemię II Rzeczpospolitej. To jest ich prawdziwe święto. Oni się z tym identyfikowali. To był ich dzień. Szereg przykładów tego typu zbójów, morderców, którzy nie za to odpowiadali, że gnębili polskie społeczeństwo, ale tylko i wyłącznie za to, że popełnili zbrodnie na przedstawicielach swojego własnego aparatu. Tego partia już darować całkowicie nie mogła. Później, gdy były próby dekomunizacji tej służby, padały zarzuty w stronę społeczeństwa. Zoologiczny antykomunizm, żądza krwawego odwetu. Przecież nie było za co. Oni tylko i wyłącznie pełnili służbę. Byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego. A tych oficerów w końcu po 1944 do roku 1989 były tak naprawdę setki tysięcy. Przewinęły się przez wojsko. To była bardzo rozbudowana struktura. Jak się można wszystkich czepiać? Jak można ich rozliczać? I w tej propagandzie zewnętrznej to było nośne. Jakaś opozycja, jakieś krwawe, radykalne solidaruchy chcą nas zniszczyć wojsko. Ludowe Wojsko Polskie, które było pod Berlinem, które nas broniło. Broniło nas w 68 roku przed Czechosłowacją. Broniło nas w stanie wojennym przed tymi kulturalnymi demonstracjami i tak dalej. A tu rządza krwawego odwetu. Tego odwetu nawet na minimalną skalę nie było. Informacja wojskowa nie istnieje. Informacja wojskowa jest od strony formalnej zamkniętą kartą. W 1957 roku została przemianowana. Później w roku 1991 ta karta została zamknięta, bo powstały służby nowego państwa, czy tak zwanej III Rzeczpospolitej, Wojskowe Służby Wewnętrzne. Ale to była jedyna służba na terenie byłej Polski Ludowej, która w ogóle nie została zdekomunizowana, gdzie nie było żadnych rozliczeń. Ci sami ludzie obejmowali funkcje coraz wyższe w strukturze pod nową nazwą, mając ciągłość służby bardzo często jeszcze z epoki stalinowskiej. Ci najwyżsi rangą i funkcją sięgali jeszcze lat 50. W latach 90. jeszcze byli w służbie. Ta służba w jakimś stopniu jest. Może nie w strukturach wywiadu czy kontrwywiadu wojskowego, ale ona jest dzisiaj na ulicach. Oni dzisiaj wychodzą jako obywatele PRL i walczą o wolność i demokrację. O to, żeby kultura wróciła, czyli nominalny stan wojenny na ulicę Polski, który był czymś bardzo zdrowym i bardzo potrzebnym. Nawet z życiorysów bardzo mało wiemy, kto w tej służbie był. Tak jak mówiłem, przez to, że nie ma pełnej monografii, nie ma pełnej biografii tych ludzi, nie możemy tego wszystkiego z powodów oczywistych wiedzieć. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym szczególnym oficerze tej służby. Jest to rodzina bardzo zasłużona w Polsce Ludowej, jak też III RP. I ta rodzina ma ciągłość także do dziś, w najwyższych strukturach władzy ustawodawczej. To jest rodzina
Cimoszewiczów. Rodzina Cimoszewiczów, czyli trzecie pokolenie wstecz, Marian Wincentowicz Cimoszewicz, urodzony w 1917 roku w Ulianowsku, czyli w Leninowsku, po naszemu można było powiedzieć, od 40 roku ochotnik w Armii Czerwonej, czyli w Armii Okupacyjnej, pełni służbę do września 43 roku. Następnie jest przekazany do informacji wojskowej w dywizji Zygmunta Berlinga. Jest w strukturach sowieckiego SMERSZA. Pełni służbę, mimo zmian organizacyjnych, do 1972 roku. Jego następca, syn, Włodzimierz Marianowicz Cimoszewicz, wieloletni funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w 1990 roku był kandydatem do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej. Nie wygrał, ale zdobył prawie 10% głosów. Zaraz po tym, co się stało, zaraz po ujawnieniu wielu zbrodni komunistycznych, okazało się, że ten aparat ma tak silne poparcie. W dodatku wyszły na jaw jego związki rodzinne na Bemowie w Warszawie. Tam jest dzielnica wojskowa, Wojskowa Akademia Techniczna, osiedla oficerskie. Oficerowie rezerwy Ludowego Wojska, ale z pionów liniowych czy naukowych z Wojskowej Akademii Technicznej, ujawnili przeszłość starego Mariana Cimoszewicza. On był szefem informacji wojskowej Wojskowej Akademii Technicznej. Ujawnili, że komórka, w której dokonywał przesłuchań pod schodami, funkcjonuje po dziś dzień, że ściany są zaklapane na czerwono. Później były wyjaśnienia. No, on był trochę nerwowy i czasami rzucał atramentem, jak się złościł, w ścianę, stąd czerwone plamy. I żeby już nie dalej nie wzburzać opinii publicznej, ściany zostały skute, tynk został usunięty, piwniczka została odnowiona, wszystkie ślady zostały usunięte. Ale ci oficerowie, podpisując te, no to wtedy ulotki były, tak to można nazwać, czy w jakichś periodykach lokalnych, takich osiedlowych gazetkach, przedstawili życiorys starego Cimoszewicza, pytając, czy młody może zostać prezydentem. Na szczęście nie został. Włodzimierz Cimoszewicz pełni swoje funkcje w III RP na najwyższych stanowiskach do 2015 roku, do ostatnich wyborów. Był premierem, marszałkiem Sejmu, Senatu, ministrem spraw zagranicznych. Właściwie wszystkie funkcje, jakie tylko sobie można wyobrazić, pełni. Rodzinne dzieci ma za granicą. Gdzie? W ośrodku reakcji w Stanach Zjednoczonych. Odchodzi z tej chwalebnej służby w 2015 roku, postanawia nie kandydować. Jego ostatnie wybory to są po stronie PO. Nie jest formalnym członkiem, przynajmniej nic o tym nie wiadomo, ale on nie startuje z list SLD, startuje z komitetów poparcia Platformy Obywatelskiej. Nowy pan, nowa zmiana, nowa orientacja, wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, wszystko jedno. Pana trzeba mieć, bo przy panu dobrze się służy. Odchodzi ze służby państwowej, jak on to nazywa, no bo tyle lat był, uznał, że to już jest dla niego wystarczające, postanowił sobie odpocząć w Puszczy Białowieskiej, gdzie ma posiadłość, ale ród działalności nie skończył. Ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża jego syn Tomasz z list Platformy Obywatelskiej, zostaje wybrany i jest obecnie w aktualnym Sejmie posłem. Pytany, dlaczego to robi, już miał tam pozycję zawodową, miał pozycję materialną odpowiednią, przyjeżdża w gorsze warunki. I on mówi: tak, ja to wszystko mam, ale ja to robię dla Polski. On to robi, czy oni to robią dla nas. Druga struktura, ta, która jest bardziej znana, to jest bezpieka cywilna. Ja cały czas kładę nacisk na to, bo ludziom się kojarzy, że jak mundur, jak oznaczenia oficerskie, te wszystkie oznaczenia, no to wszystko jest praktycznie wojsko. Ten z bezpieki to jest jak wojskowy, a wojsko w Polsce zawsze się cieszyło jakimś uznaniem, jakimś szacunkiem, więc ta bezpieka była do tego dopasowana. Tylko że oficer bezpieki nigdy nie był oficerem nawet komunistycznego ludowego wojska. To jest bezpieka cywilna w tym sensie, że nie podlega pod bezpiekę wojskową, pod informację wojskową. Jest znacznie bardziej rozbudowany. Jest wszędzie, jej terenowe organy sięgają do komitetów powiatowych i do ośrodków miejskich, bo są także miejskie urzędy bezpieczeństwa publicznego.
Jest to olbrzymia struktura, która jest szykowana odpowiednio wcześnie. Powstaje wprawdzie w 1944 roku w lipcu jako resort bezpieczeństwa publicznego z Sowietem Stanisławem Radkiewiczem, który dostaje stopień pułkownika, bardzo szybko generała. Człowiek, który jest absolwentem 3 czy 4 klas szkoły podstawowej, wydawałby się jakiś tam pierwszy, lepszy pierwotniak komunistyczny. Nie. Ci ludzie całymi latami szkoleni byli w Związku Sowieckim, byli szykowani, nie mieli normalnych szkół, ale to byli ludzie, którzy byli przygotowani do swojej pracy, do działalności operacyjnej, do działalności śledczej. Praktykowali najpierw pod okiem mistrzów swoich z NKWD. I później, gdy przyjeżdżają, ta obsada wygląda w ten sposób. Nominalnym dowódcą, nominalnym szefem resortu bezpieczeństwa publicznego jest wspomniany przeze mnie Stanisław Radkiewicz. Ale otrzymuje 2 niezwykłych funkcjonariuszy, którzy są bardziej zaprawieni, bardziej wyszkoleni i bardziej przygotowani do pracy resortowej. Obaj w stopniach generałów, chociaż w Wojsku Polskim nie służyli. Generał Nathan Grinspan Kikiel, który dostał pseudonim organizacyjny jako Roman Romkowski. Najbardziej łaciński, jak sobie można wyobrazić. Romum Roman, nie wiem, jak to można byłoby nazwać. I drugi zastępca szefa bezpieki to jest generał Mojżesz Bobrowicki. On się nazywa Mieczysław Mietkowski, czyli Romek Romkowski, Mietek Mietkowski. To jest ta kadra najwyższa przygotowana do pełnienia tych funkcji. Początkowo resort, następnie od stycznia 1945 roku rozbudowany w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tam następują cały czas zmiany, podziały organizacyjne, o których tu nie będę mówił. To są wydziały, później departamenty, które pełnią określone funkcje, każdy ma swój zakres zadań. Te wydziały, te departamenty co chwila są zmieniane, oznaczenia cyfrowe są przemieniane, bo wróg czuwa, żeby się nie dowiedział, czyli 7 damy na 5, 5 damy na 8, z 9 zrobimy 3, wróg się nie dopatrzy. Często historycy jeszcze w latach 90. nie byli w stanie się połapać, kto kiedy, w której strukturze był, dlaczego przeszedł do innej działalności. On był cały czas tej samej, tylko zmieniały się nazwy. I teraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego to nie jest tylko ścisła bezpieka. To nie jest tylko ta służba uważana za tajną, chociaż jak wspomniałem, ona jest jawna, bo oni mają mundury oznaczone. Bezpieka jest natychmiast identyfikowana. Oficer bezpieki na ulicy jest widoczny, tak jak oficer informacji wojskowej jest widoczny. Służba tajna to jest ta, która chodzi w cywilu. Oni w cywilu nie chodzili. Czasami się posługiwali, ale na ogół są mundurowi, bo są we własnym państwie, mają własną strukturę, nie mają się czego wstydzić, nie mają się czego przed kim ukrywać. Niech się wróg boi, oni sami siebie się bać nie mogą. Ale bezpieka w tym sensie bardzo rozszerzonym, czyli służba, jest czymś więcej niż formalnie pion bezpieczeństwa publicznego. Jest Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tym rdzeniem, podstawą tej służby są wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa, powiatowe urzędy bezpieczeństwa i miejskie urzędy bezpieczeństwa. To jest bezpieka, ale pod bezpiekę podlegają także inne służby, które są nominalnie oddzielne, wydzielone, spełniają funkcje pomocnicze. To jest milicja obywatelska, to jest ochotnicza rezerwa milicji obywatelskiej, to jest Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie myślę, że KBW to było wojsko, uzbrojeni, podzieleni na jednostki wojskowe. Najwyższą formą była brygada KBW, w każdym województwie były brygady KBW, więc formalnie ludzie to traktują, że to byli wojskowi. Zresztą bardzo często ludzie z poboru, zaciągani przymusowo do ludowego wojska, kierowani byli do KBW z racji na przykład przeszłości. Ktoś z rodziny był w bandzie, ojciec był kułakiem. Jak tych ludzi można mieć pod kontrolą? Jak ich można upokorzyć? A damy do 10 takiego właśnie syna z rodziny nie naszej. Wcielimy go do KBW. Oczywiście nie na funkcje dowódcze, nie oficerskie, na szeregowych żołnierzy. Ale to nie jest wojsko. To jest odpowiednik wojsk wewnętrznych NKWD. Jak sama nazwa wskazuje, tak jak informacja wojskowa jest odnogą sowieckiego Smiersza, tak Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest odpowiednikiem wojsk wewnętrznych NKWD. Wojsk przeznaczonych do pacyfikacji własnego społeczeństwa. Nie do walki zewnętrznej, nie do chronienia granic.
to nie jest wojsko. I do końca KBW pełni taką rolę. To nie jest wszystko. Są wojska ochrony pogranicza, czyli pogranicznicy. To też nie jest wojsko, to jest bezpieka. Formalnie podlegają pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Straż Przemysłowa i dodatkowe... ZOMO jeszcze pan mówił. ZOMO to jest dużo później. Ja mówię o tym pierwszym okresie. Do tego dodatkowe jednostki i służby pomocnicze dla bezpieki. Na przykład Wydział Cenzury. Cenzurą zajmuje się bezpieka. To jest Biuro do Spraw Dowodów Osobistych. Kto dzisiaj wie, kto ma o tym pojęcie, jak wyglądały PRL-owskie dowody osobiste. Przynajmniej do 1956 roku, ale prawdopodobnie dużo dłużej, aż do czasu wprowadzenia systemu PESEL, który obowiązuje do dziś. Dowody osobiste w Polsce Ludowej były kategoryzowane. Miały literki i miały cyferki. Zwykły milicjant, zwykły łóbek, gdy legitymował człowieka na ulicy, sprawdzał jego dane personalne, natomiast nie wiedział, co te oznaczenia mówią, co się pod tym kryje. Oficer operacyjny od razu, patrząc na dowód, wiedział, z kim ma do czynienia. 20 kilka kategorii ludności, obywateli Polski Ludowej, zostało tak sklasyfikowanych. Dzieci kułaków, jeśli ktoś w rodzinie miał kogoś w kościele, szczególnie na wyższym stanowisku, niezwykłego księdza. Dzieci reakcyjne, legioniści, przedwojenny wywiad, kontrwywiad, tego rodzaju służby, obszarnicy, ziemiaństwo. Ci ludzie są sklasyfikowani pod tymi znakami, czyli pod literami i cyframi. Kryje się kategoria, więc jak Kubek brał dowód, to on nie musiał człowieka wypytywać, specjalnie sprawdzać. On od razu miał te dane w dowodzie osobistym. Człowiek o tym nie wiedział, co dostawał. Zresztą dzisiaj też mamy numery, mamy cyferki i mamy literki. Kto ich tam wie? Nie wiemy. Na wszystkich szczeblach bezpieki po 1944 roku funkcjonują tak zwani sowietnicy, czyli doradcy sowieccy. Nominalnie on jest tylko doradcą. Oficer sowiecki ze służb sowieckich doradza szefowi wojewódzkiego czy powiatowego urzędu bezpieczeństwa, czy w centrali, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Ale to on ma pełnię władzy. Każdy z tej bezpieki wie, że bez Sowieta on nic nie znaczy. Sowiet może go usunąć, Sowiet każe go aresztować, Sowiet może go w śledztwie zabić i będzie bezkarny, bo jest to służba wobec ludowego państwa całkowicie zewnętrzna. Sowietnicy funkcjonują do końca, chociaż te nazwy ich i rola ich się zmienia. Jeszcze na początku lat 90. są oficerowie łącznikowi KGB. W nowym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych po roku 89 przez kilka kolejnych lat ekspozytura KGB funkcjonuje w najlepsze. Zmiany zmianami, ale władzę to my musimy mieć pod okiem i musimy mieć pod kontrolą. Jeszcze wtedy myśleli, że to się wszystko tak do końca nie wymknie im z rąk. Znowu, ciekawa rzecz. Są sowieckie raporty o składzie narodowościowym. Z badań profesora Szwagrzyka, które kilka lat temu zostały opublikowane w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej, wiemy, że prawie 40% funkcji kierowniczych w bezpiece cywilnej, czyli w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, podległych mu strukturach, to byli funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. Mamy także raporty sowieckie, wcześniejsze, które mówią o całości, nie tylko o tych funkcjach kierowniczych, a funkcje kierownicze to było zastępca naczelnika w górę, zastępca naczelnika, naczelnik, zastępca dyrektora departamentu, dyrektor departamentu i wreszcie centrala. Czyli dwóch na pięciu funkcjonariuszy to są obywatele pochodzenia żydowskiego. Wielu z nich nie dostało nawet do końca obywatelstwa Polski Ludowej. Nawet tego nie przyjęli. No jak wyszły takie praktyki w procesie Adama Humera na początku lat 90. Jeden z oficerów bezpieki, Mojżesz Kac, legitymował się z sowieckim paszportem, dawno nieaktualnym. Polskiego dowodu, dowodu komunistycznego i nowej Polski, Polski po roku 89 nie miał. On się nie czuł związany z krajem, w którym pełnił tak ważną, eksponowaną funkcję. Ilu takich ludzi było, tych nielegałów czy legałów, bo nie byli za tym ścigani, nie wiemy. Raport Mikołaja Seliwanowskiego, to jest doradca, czyli sowietnik, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Raport
20 października 1945 roku. Raport do Lawrentija Beri, szefa bezpieki sowieckiej. W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego pracuje prawie 19% Żydów. 50% stanowisk kierowniczych zajmują Żydzi. I później jest wyliczanie poszczególnych departamentów. Od 20 kilku procent aż do 50%, na przykład w Wydziale Finansowym. No wiadomo, pieniądze, bezpieka nierozliczana, więc łatwy łup czy zysk, można tam mieć duże wpływy. W Centralnym Aparacie Wydziału Kontroli Prasy pracuje do 50% Żydów. W urzędach terenowych, tak jak na przykład w Urzędzie Radomskim, 82,3%. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często pada określenie Żydokomuna. I to jest od razu zarzut. Antysemita, rasista, nie raziści, czyli ci funkcjonariusze partii Razem, ostatnio nazywają żydożercą. Miano, na które nawet nie zasłużył Adolf Hitler. On jest antysemitą, wrogiem Żydów, ludobójcą, ale żydożercą nawet on nie został. Ja tak, nigdy w życiu żadnego Żyda nie pożarłem i od razu zapewne nie zamierzam, natomiast takie miano dostałem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oni sami, ci ludzie z drugiej strony, identyfikowali się z takim pojęciem, całkowicie to przyjmowali za własne. To pojęcie funkcjonowało przed wojną. Żydokomuna była czymś określonym. Czyli aparat kierowniczy Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi, czym wyższe instancje składał się z coraz większej liczby funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, czy wprost czystych Żydów. Niektóre obrady, znaczy protokoły obrad Komitetu Centralnego Biura Politycznego KPP prowadzone były w języku jidysz, dlatego że nie wszyscy towarzysze rozumieli język polski, a język swój, rodzinny, znali bardzo dobrze. I jest to także pojęcie wprowadzone do powszedniego obiegu i trzeba z tego skorzystać i korzystać ze wszech miar, póki jeszcze wolno. Pojęcie, które wprowadził Adam Michnik w końcówce lat 80. w wywiadzie, w takiej rozmowie redakcyjnej, powiedział coś takiego. Środowiskiem, z którego pochodzę, jest liberalna żydokomuna w sensie ścisłym, bo moi rodzice wywodzili się ze środowisk żydowskich i byli przed wojną komunistami. To wszystko jest prawdziwe poza jednym przymiotnikiem. Ona nie była liberalna, nie miała nic wspólnego z poglądami wolnościowymi. Wprost przeciwnie, były to struktury zniewalające. Być komunistą znaczyło wtedy coś więcej niż przynależność do partii. To oznaczało przynależność do pewnego języka, do pewnej kultury, do namiętności. On z tego stworzył cywilizację. Czyli Żydokomuna to jest taki byt odrębny, który jest lepszy od nas wszystkich, bo to jest przynależność do pewnej nawet i namiętności. Wszystko jedno, jak to zrozumiemy. Do tego on identyfikuje swoich rodziców w ten sposób, że jego ojciec tak naprawdę był antykomunistą. Czyli Żydokomuna była de facto antykomunistyczna. No to kim w takim razie my byliśmy? On o swoim ojcu mówił tak. Miał on poglądy straszliwie antyreżimowe, antysowieckie, a w związku z tym i antykomunistyczne. Czyli Adam Michnik wywodzi się z rodziny nastajaszczych antykomunistów. Ci, którzy go krytykują, ci, którzy nie chcą czytać Gazety Wyborczej, nie chcą powtarzać tego, co można wyczytać, kim w takim razie są? To są komunistami. Proszę teraz zobaczyć te demonstracje, które są. I propagandę drugiej strony, tych kodomitów, razistów, tych wszystkich innych. Ormo, reżim, stan wojenny, bezpieka, PRL, wszystkie obelgi, które należą się im, bo to są oni, przypisują swoim przeciwnikom. Jak łatwo to jest wszystko odwrócić i przez lata mamy tym nasiągnąć jak gąbka i tym się całkowicie posługiwać. W gruncie rzeczy moje pierwsze rozmowy z ojcem i pierwsze wtajemniczenia stanowiły niezwykle mocny zastrzyk myślenia antyreżimowego, czyli on jest od urodzenia praktycznie wrogiem Polski Ludowej. Na szczęście papier jest cierpliwy i wiele jego wypowiedzi można znaleźć gdzie indziej, z tego samego okresu. I on tam mówi, środowiskiem, z którego pochodzi, jest nie tylko Żydokomuna, ale mówi wprost, w latach 60. należałem do komunistów, miałem coś wspólnego z trockizmem. Nie będę tego ukrywał. Najbardziej skrajna, zbrodnicza odmiana komuny, czyli trockizm, to jest coś, czym on się identyfikuje. Który Michnik jest prawdziwy?
który Państwo chcecie. Proszę sobie coś wybrać. Żeby jeszcze tę sytuację dopełnić, chciałbym się powołać na specyficzną książkę, wydana w 2012 roku, czyli zaledwie 5 lat temu, filmowana przez profesora Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, pod bardzo ciekawą nazwą. Żydokomuna. Była czy nie? Jeśli są publikacje i to w tamtych środowiskach pod taką nazwą, to znaczy, że trudno temu zaprzeczać. W związku z tym, jeśli nas wyzywają od antysemitów, to sprowadzajmy wszystko na grunt dyskusji tylko i wyłącznie o konkretach. Nie posługujmy się tym, co oni sami tworzą, co wrzucają do internetu, że Wałęsa Żyd, papież Żyd, wszyscy są Żydami. Oni to robią po to, żeby głupich, naiwnych ludzi wciągać w taką pułapkę. Człowiek później przestraszony wychodzi, panie, papież to też Żyd, w internecie czytamy. Ja mówię, jest to z tego. No panie, straszne, my już przegraliśmy, wszystko stracone. Nie można wierzyć w te wszystkie brednie, ale one są, jak się okazuje, skuteczne. Umysł mniej podatny na własne myślenie, bardzo łatwo wchłaniają taką pseudowiedzę. Ci ludzie się później posługują, oni mówią, no zobaczcie te Polaczki, widzicie, papież to Żyd dla nich, no idioci. Rzeczywiście tak możemy wyglądać. I wreszcie ostatnia rzecz z tego zakresu, postaram się już nie wracać do tego pojęcia, to jest niedawno tajniony raport Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, USA, z 16 sierpnia 1947 roku. Aż dziw, że to zostało tajnione, ale jest to dokument urzędowy służby amerykańskiej, czyli państwa zaprzyjaźnionego, państwa wolnościowego, niekomunistycznego, które nie miało żadnego interesu w tym, żeby w tym zakresie nakłamać. W tym raporcie możemy przeczytać: rządzące elity żydowskie zdominowały Polską Partię Robotniczą i jej biuro polityczne, z którego pochodzą wszystkie podejmowane decyzje polityczne. Mimo przynależności do różnych partii, pod względem politycznym Żydzi mają jednolity stosunek do komunizmu i Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki jest zdania, że Żydzi są potencjalnie najsilniejszą bronią przeciwko reżimom kapitalistycznym. Z nich tworzy się siatki wywiadowcze na świecie, agenturę bardzo wielu tych pierwszych szpiegów Polski Ludowej czy Związku Sowieckiego. To są ludzie właśnie tego pochodzenia. Żydzi stali się bardzo aktywni w polskim życiu ekonomicznym. Polski przemysł filmowy jest niemal całkowicie kontrolowany przez Żydów. Polscy Żydzi zdają sobie sprawę ze swojej pozycji w polityce. To jest raport amerykański, raport o Żydokomunie. Możemy o tym mówić, możemy te sprawy poruszać, czy nie? Czy nie powinniśmy? Czy nie wolno? Jakie są granice wolności? W badaniach naukowych nie ma żadnych granic. Nie wolno postawić zapory administracyjnej, cenzury, jakichkolwiek zakazów, nakazów, co wolno, a co nie. W wolnym świecie zaczyna to już istnieć. W państwach, które by wydawało się są rzeczywiście wolnościowe, państwa demokratyczne, są już takie zapisy ustawowe, o czym wolno mówić, o czym nie wolno mówić i jak o czym trzeba mówić. Jest to coraz częstsze i do tego samego jesteśmy przyzwyczajani my. A po tym prawie pół wieku nieobecności, po prawie pół wieku reżimu totalitarnego, komunistycznego, my chcemy normalnej wiedzy, chcemy normalnej dyskusji, chcemy nazywać rzeczy po imieniu. Nie wolno. Kto w Polsce wymyślił termin zoologiczny antykomunizm, czyli zwierzęcy? Adam Michnik. To on to wprowadził, żeby komuny nie rozliczać. A ci, którzy tego oczekują, to są ludzkie bydlęta, bo to jest zoologiczny antykomunizm.